Witam Was w to wigilijne popołudnie w sumie. Przychodzę dla Was z takim małym ostrzeżeniem. W sumie miałem teraz już nie nagrywać. Miałem sobie dać spokój w święta. Jednak właśnie dostałem telefon od znajomego, który mieszka po prostu w Ameryce. No i przytrafiło mu się pewne takie małe nieszczęście. I też właśnie sam zasugerował, żeby po prostu ostrzec innych przed tym, ponieważ jest to no troszeczkę niebezpieczne, że tak powiem. W sumie nawet sam nie przypuszczałem, że takie coś może mieć miejsce, jednak okazuje się, że rzeczywiście takie coś może się stać, a dużo osób tego używa w domu, my sami tego też czasami używamy i warto jednak o tym wiedzieć. Ale jeszcze nim do tego przejdę, to jeszcze dzięki Wam wszystkim za wsparcie naszej pracy tutaj, że tak hojnie nas wsparliście tym razem. Bardzo się cieszymy z tego, dlatego możemy dalej spokojnie tutaj działać dzięki temu. Parę osób pytało mnie jeszcze o wsparcie automatyczne, żeby nie musieli pamiętać o tym i tak dalej. Moi drodzy, jak wchodzicie na mój kanał, tam macie takie coś obok subskrypcji, wesprzyj, taki guzik. I tam możecie nas przez to też wesprzeć i to wtedy działa automatycznie, ponieważ to jest subskrypcja przez sklep Play. Bo pytaliście o Patronite. No Patronite nie założyłem nigdy, bo praktycznie te YouTube wsparcie to jest to samo, dlatego tego nigdy nie zakładaliśmy. I tutaj u nas jest parę poziomów, znaczy na tym kanale jest parę poziomów, a na kanale żony, czyli spojrzenie na świat oczami natury, są jeszcze inne poziomy, tam są wyższe do wyboru, także jak to chce, możecie sobie tam zajrzeć, bo to wszystko jest jeden worek u nas, czy ten kanał, czy tamten kanał, to wszystko jest połączone w jedno konto po prostu. Dalej, co jeszcze miałem mówić? I właśnie dzisiaj jeszcze gdzieś koło godziny 19 albo 18, 18 chyba zaprogramowałem Wam film właśnie na kanale żony, bo też prosiliście o tą naszą szopkę wigilijną, czy miasteczko wigilijne, jak tam to kto chce nazwać, miasteczko świąteczne z bliska, żeby Wam pokazać to tam. 18 chyba było zaprogramowane, wyskoczy ten film właśnie, czyli na spojrzenie na świat oczami natury. Link do tego kanału też macie w opisie. Tam są takie lightowe tematy, bardziej takie z ogrodu, takich rzeczy. Nie są takie ciężkie tematy jak tutaj. Ale przejdźmy do tego ostrzeżenia. O co chodziło? Mój znajomy kupił podgrzewacze. Takie normalne podgrzewacze, świeczki, wiecie, te takie w tych aluminiowych kółeczkach, które po prostu się daje też do podgrzewania różnych rzeczy, czasami kominki się podgrzewa. No i co? Chciał zrobić fajną atmosferę w domu i poukładał gdzieś 75 sztuk tych całkiem koło siebie, czyli bliziutko, jeden obok drugiego poukładał i ułożył je w taką gwiazdkę ładną po prostu. Zapalił to wszystko. Po godzinie czasu, jak one się fajnie wszystkie rozpaliły już, nagle gdzieś złapało jakąś iskrę czy coś, gdzieś tam mogło z pomyka jakaś iskra wyskoczyć i one wszystkie zamiast 75 jeden płomieni zamieniły się w jeden ogromny płomień. Doszło do tego, że praktycznie zapalił mu się pokój od tego, ponieważ mówił, że to stało na stoliku, który był gdzieś tak z pół metra od ziemi. I ogień był na ponad metr do góry, z tego się zrobił, ponieważ one wszystkie razem się nagle zapaliły w jedno wielkie ognisko. No, opalił ściany, opalił zasłony, się spaliły, wszystko udało im się to na szczęście ugasić, jednak szkody wyrządziło to tragiczne. Gdyby to był teraz na przykład dom drewniany, to mogłoby się to bardzo źle skończyć. On na szczęście nie miał domu drewnianego. No jednak szkody wyrządziło to spore, bo wiadomo, dym, wszystko opalone, ściany czarne, sufit czarny, wszystko czarne. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak jest to takie coś, że postanowiłem, że od razu Wam to chcę przekazać, ponieważ w tym okresie dużo osób właśnie używa takiego czegoś. Czyli wniosek jest z tego taki, żeby po prostu tego nie ustawiać blisko siebie, tych świeczek, one muszą mieć odstęp, a szczególnie już nie taką ilość, żeby je razem właśnie ustawić w jedno, bo on po prostu zrobił taką dużą gwiazdę z tego, ułożył, żeby fajnie wyglądało na stole i zapalił wszystkie naraz. Troszeczkę poszperałem na szybko w internecie i rzeczywiście na niektórych opakowaniach pisze producent, żeby ich nie ustawiać rzeczywiście tak blisko siebie. Bo może dojść do takiej właśnie sytuacji, że gdzieś coś, jakiś knot może dać jakąś małą iskrę i to po prostu wszystko się zapali w jeden ten właśnie w takie coś, co tu miało miejsce.
Dlatego uważajcie z tym, nie stawiajcie ich blisko siebie, one muszą mieć odstęp koło siebie. Ja wiem, że to może być fajne, tak jak on właśnie chciał zrobić, jednak widzicie, to jest może bardzo niebezpieczne i nie chciałbym, żeby się to komuś z was przytrafiło. Chociaż my nigdy ich tak blisko nie ustawialiśmy koło siebie, zawsze gdzieś tam w pokoju pojedyncze żeśmy postawiali, jednak warto to wiedzieć, ponieważ jak się okazuje, no może to być naprawdę katastrofalne w konsekwencjach takie coś. Dlatego właśnie teraz na szybko ten taki filmik. No jak widzicie, nas tutaj mocno zasypało. Jesteśmy zasypani. Wczoraj właśnie padało dość sporo, że śniegu nabiło. Białe święta, dawno już tego nie było. Nie pamiętam, kiedy ostatnio były białe święta. Zawsze były w deszczu. No w tym roku są jednak białe święta, przynajmniej tutaj u nas. Nie wiem jak u was dalej. No ale jednak. Także jest tego troszeczkę śniegu. Tu jest jak zwykle maradochę. Musi się wybiegać. Co jeszcze, jak już jesteśmy przy tych świeczkach, to jeszcze chciałem powiedzieć, nie kupujcie świeczek zapachowych. To nie jest dobre, niestety. Przeważnie, może nie wszystkie, może są jakieś rzeczywiście jakieś naturalne, jednak bardzo często są to sztuczne aromaty, które niestety, ale mogą wam szkodzić. Bardzo często wywołują różnego rodzaju alergie, mogą utrudniać oddychanie, mogą na płuca szkodzić i tak dalej, i tak dalej. Mój taki typ, pomysł, ewentualnie jak mamy świeczkę, na przykład taki podgrzewacz i chcemy, żeby ona fajnie pachniała, jak ona już się rozgrzeje, to gdzieś delikatnie z boku można by kropelkę olejku eterycznego dodać, jakiegoś naturalnego, ale też uwaga, żeby się nie oparzyć i żeby to w płomień nie weszło, bo to też może tam buchnąć, także jest to troszeczkę takie, no trzeba ostrożnie z tym robić, ale takich gotowych, zapachowych nie kupowałbym, chyba że macie naprawdę dobre źródło i że wiecie, że to są na 100% naturalne zapachy, a nie jakieś właśnie takie chemiczne tego typu rzeczy. Także takie info, co chciałem wam jeszcze przekazać, żebyście wiedzieli, czyli po prostu uważajcie na te śmieszne świeczki. Nie stawiajcie ich blisko siebie, żeby później nie było jakiegoś nieszczęścia w domu, szczególnie jeszcze teraz w święta. O, pies znalazł bażanta. One tu chodzą, strasznie dużo mamy tych bażantów właśnie, bo one tu byle gdzie siedzą, po prostu pokryte. To są takie dzikie kury, no, które same tutaj po prostu u nas mieszkają. Także no, jest fajnie. Dobrze, moi drodzy, życzę wam dalej spokojnych świąt. Trzymajcie się cieplutko, nie zmarznijcie. Przede wszystkim odpocznijcie. No i jak chcecie jeszcze zobaczyć tą świąteczną wioskę, to o 18 na kanale żony Spojrzenie na świat oczami natury. Zajrzyjcie sobie, link do kanału jest w opisie. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.